Dobra, jest pan gotów? No... niby tak. To świetnie, bo ja tu wdusiłem ten zielony przełącznik. Coś dupnęło i chyba poszło. Jezu, co poszło? No jesteś pan na wizji i fonii. Łożk... Witajcie. Czyli teraz ten czerwony można wdusić i kończymy? No jak kończymy? Przecież dopiero witajcie powiedziałem. No i tyle wystarczy. Co pan będzie i wygadywał? To wduszam. Nic pan nie wdusza, paszą won od mikrofonu. Bardzo wszystkich przepraszam, ale doktor Stasek jest wyjątkowo dzisiaj naładowany energią. Znajomy powiedział, że potem będziemy się chciało jeść. Nie będziemy tu wnikać, co pan sobie zaaplikował. W każdym razie proszę niczego nie wduszać, nie gadać głupot i to co najważniejsze, proszę mi tu butów nie ściągać, bo to zamknięte pomieszczenie i słabo tu z wentylacją. Postaram się, ale nie obiecuję. To niech się pan postara. A teraz wracając do głównej treści, to chciałem się ponownie przywitać ze wszystkimi. Trochę mnie nie było, ale mam nadzieję, że nikt tego nie zauważył. No jak nie? A te maile, telefony i osobiste najścia o szóstej rano? Maile były z prośbą, żeby pana wy... żeby pan się nie pojawiał już więcej, no. No telefony w takim samym celu, a najście to było raz i to do pana ktoś kulturalnie pukał, a nie do mnie. Pukał, ale butem i to tak, że wykopał mi dziurę w drzwiach. Przynajmniej pies będzie teraz wychodził sam na spacery, a nie fajdał na dywan. Pan to zawsze jakiś pozytyw znajdzie. Bo trzeba być pozytywnie nastawionym. Ja miałem cztery akwary, a teraz mam dwa i nie płaczę w kąciku. Bo od ilości zbiorników mądrości nie przybywa, a tylko koszty rosną i kręgosłup się wykrzywia. No właśnie, były cztery i dwa zniknęły, jak to się stało? Cud! Jak z tym krzewem gorącym? Prawie, no ale nie zostały wzięte żywcem do nieba dla akwariów, tylko trafiły w ręce innych porządnych akwarystów. A propos nieba, to mam pytanie, czy po śmierci muchy tam trafiają? Panie, a skąd ja mam to wiedzieć? Myśli pan, że mam z niebem jakiś kontakt? Nie wiem, tak się po prostu zastanawiam, bo mi muchy zapaskudziły cały telewizor i sobie tak myślę, że tam by też srały na wszystko. Ja naprawdę nie wiem, co pan brał, ale pana przemyślenia są co najmniej niesmaczne. Ale widzowie nie lubią grzeczności. Taki mamy teraz klimat. Niech się pan za ludzi nie wypowiada i przestanie mi tu dupę zawracać. Ja tu próbuję powiedzieć, że mnie nie było, ale że wracam. Umyty, ogolony i wypachniony perfumą od chińskiego producenta podrób wonnych. Tak coś waliło właśnie, ale ja butów nie zdjąłem. Jeszcze. Były różne teorie spiskowe związane z brakiem nowych filmów. Oj, różne różniaste. Jedni gadali, że pan wyjechał i zamienił się miejscem z mokrymi łapskami. Nie, nie wyjechałem, gdyż jako patriota nie znam żadnego obcego języka. Poza tym wyznaję starą zasadę Eskimosów, nie rzucim ziemi skąd nasz ludy. Inni gadali, że pan siedzi Za nienoszenie maseczki ochronnej Siedziałem, ale tylko wtedy, kiedy nie stałem albo nie chodziłem Mówili, że w szale bitewnym pan rozbił zbiorniki W jakim szale? I gadali, że to wina hejterów Kogo? Hejterów? To oni nie odeszli na inne kanały, jak mnie nie było? Kilku odeszło, nawet na zawsze Pewnie ze starości albo z nudów Zobaczymy po łapkach w dół, ilu zostało. No to czemu pan nic nie kręcił? Nie nagrywał i mnie nie zapraszał? Kręciłem i zapraszałem, ale sam pan wie do jakich filmów. I niech pan nie ma ludzi, bo wystąpił pan wiele razy. Tylko to był zupełnie inny kanał. Pan to powiedział, jakbym na RedTube występował. Panie Stasku, pan... Pan się nie nadaje na żaden Tube. A do reklamy to bym pana dał, jakby była taka na trutkę na szczury. Nawet nie wiem, czy nie zostałby pan twarzą kampanii. <laughs> Rozmarzyłem się. No i starczy. Nie było mnie, bo mnie nie było i już można wysnuwać różne teorie spiskowe, a mnie się po prostu nie chciało. Nie szanuje pan swoich widzów, dostanie pan od nich po łapach i to suchych. Jak nie szanuje? Przecież to dla nich wracam. Czasami człowiek coś robi i mu się nagle odechce. Trzeba wtedy usiąść i poczekać. Nic na siłę, bo na siłę robi się wszystko źle i po łebkach. Więc lepiej na jakiś czas odpuścić, naładować baterie, przemyśleć różne sprawy. W okręty pan grał po prostu? No, grałem. Ale czy to, co wcześniej powiedziałem, nie brzmi lepiej? Powinien się panu szklarza zatrudnić. Świetnie pan kit wciska. A tak całkiem serio, to faktycznie musiałem trochę odpocząć od akwarystyki, bo zainteresowań mam kilka i co jakiś czas jedno z nich porzucam kosztem drugiego, by potem znów wrócić. Może to wada, że nie potrafię koncentrować się tylko na jednej rzeczy, ale no cóż zrobić, kiedy inaczej nie potrafię. Przynajmniej się w życiu nie nudzę. Pan jeszcze coś powie o COVIDzie, To teraz nośny temat. Nośny, bo się przenosi, ale dzięki wszystkim czuwającym nade mną na razie nikt mnie nie zapluł. Nawet mój kod Meksyk, który był przez czas jakiś podejrzanym w sprawie. Ja go nadal podejrzewam, bo mi ostatnio nasikał do kapci. Ja nie, 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 wiem, nie wiem, czy go za to ukaże. Tak jak widzicie, zostały dwa największe akwaria, 240 i 375 litrów i o nich będę mógł teraz troszeczkę poopowiadać. Pewnie wróci cykl filmów o roślinnych rarytasach, nie taśm prawdy już nie będzie. Za dużo prawdy jest niewskazane. A serio to już chyba wszystko w nich powiedziałem, ale z pewnością coś wymyślę, żeby was zainteresować. No dobra, powiedz pan w końcu prawdę, dlaczego pan wraca? Ok? W takim razie ostatnia taśma prawdy. Wróciłem z dwóch powodów. Bo pomimo tego, że nie wrzucałem na kanał żadnych filmów, to ilość subskrybentów wzrosła o ponad tysiąc osób. A to znaczy, że ludzie nadal szukają wiedzy takiej albo siakiej. A po drugie, bo kiedyś odebrałem telefon i usłyszałem... Jak ci dam się do mojej córki dobierać? E, nie, 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 to, to nie to nagranie. Dzięki panu i pana filmom wróciłem do akwarystyki. Nie wiedziałem, że mam aż taki wpływ na ludzi i na ich postępowanie. Na no, przypominam, że zawsze mówiłem, żeby każdy czytał, słuchał, oglądał, ale myślał samodzielnie. Ja widziałem takich samodzielnie myślących, na wiecu wyborczym. Skandowali? No właśnie, skandowania nie cierpię. W ogóle nie cierpię zgromadzeń i spędów. Moje ryby chyba też, bo nie chcą mi się mnożyć i jest ich coraz mniej. To jest najbardziej zaskakujące, bo swego czasu młodych było co niemiara. To też temat na nowy film Zagadka. Może ryby się dowiedziały, że nie wypłacam 500+. plus? Nie wiem. Hydrozagadka 2. Ciekawe, czy komary idą do nieba. Co pan o tym niebie i wadach? Do jakiejś sekty się pan zapisał? Jeszcze nie, ale rozpatruję taką możliwość. Zaprenumerował pan strażnicę? Skąd pan wie? Nie wiem. Strzelałem. Mnie kiedyś na chrzest zapraszali. Ale nie jako chrzestnego, tylko, że tak powiem, ofiarę chrztu. I im się nie udało? Nie, bo jako rasowy akwarysta... Boję się wody. Właśnie, akwarysta, dlaczego pan zmienił nazwę kanału z Mossard akwaria na Mossard? Chciałem powiedzieć, że po to, aby było krócej. Więc powiem, żeby było krócej. A czemu teraz pan pisze, że animowany akwarysta? Animo... Anonimowy. A anonimowy, pan nie przekręca. Animo... Anonimowy, żeby mnie przestano nazywać guru. Wolę być animo... Pfu, co pan narobił? Teraz zostanę animowanym. Mnie to bez różnicy. Ważne, żebym ja występował. I tak panu nie płacę. Wiem, ale robię to dla sławy i rozpoznawalności na ulicy. A to jeszcze pana nie rozpoznają? Tylko dzielnicowy i komornik, ale to mi nie wystarcza. No tak, brakuje jeszcze proboszcza. Akurat nie chodziło mi o jego eminencję Batmana. Nie sądzę, żeby stał pan się sławny, ale skoro nie muszę panu płacić za realizację pańskich marzeń, to mi to pasuje. Wracając do tematu, to. Wracam. I znów będziecie musieli mnie znosić. Nie wiem, jak dacie radę, ale trzymam za was kciuki. Pan puści moje. A przepraszam, ale mi pan tu łapska podstawił i się zasugerowałem. Tak czy siak, było mi was brak. Rymnął pan? Rymnąłem kuźwa. Zrymowałem. Daj pan spokój z tym swoim regionalnym dialektem. Znowu będą komentarze, że się radomia czepiam. Albo trzeba było sobie wybrać małą wioskę, w której nie mają internetu. Raczej trzeba było pana nie zapraszać. Ale trudno. Więc co tu na koniec powiedzieć, że wracamy? Jakie wracamy, jakie wracamy? Ja wracam. A ja? A pan jest z radomia.